Siema, tak, Krzychu i witam was dzisiaj w farmingu. Jak widzicie, gra jest zapauzowana, żeby nie tracić czasu, jak robię intro. No tak, to odpauzowywuję. Jest aktualnie 5 nad ranem, więc jest ciemno i przed chwilą chyblało, ale już nie leje. Więc mniejsza. W ostatnim filmie ścinaliśmy drzewa i sprzedawaliśmy drzewa. I w tym filmie będziemy robić to samo, bo dosłownie nie mamy żadnego innego źródła zarobku. Znaczy teoretycznie mógłbym jeszcze bawić się w koszenie trawy i sprzedawanie trawy, ale to jest tak beznadziejny środek zarobku, że to w ogóle nie ma sensu. Więc mniejsza. Zacznę już wyciągać kaszlaczka. Specjalnie zacząłem wcześniej, żeby mieć czas na wyciągnięcie wszystkiego, bo tutaj schowałem wszystko do mojego nowego nabytku. Dzisiaj postaram się wziąć i zacząć biznes z tymi jakimiś szklarniami, żeby już zacząć produkcję, bo chcę zacząć produkować te grzyby, jakieś halucynki czy coś takiego, a one się sprzedają bodajże, kiedy to było? Kiedy się najlepiej sprzedają? Dziś teraz jest sierpień, wrzesień, czyli w październiku, aha, czyli dosłownie w następnym filmie będę to sprzedawał, dobra, mniejsza. Czekaj, a kwiatki się kiedy sprzedaje? W lutym i w czerwcu. Dobra, czyli pierwszą, to, czyli plan jest taki, że pierwsza szklarnia będzie właśnie kwiatów. Żebyśmy zdążyli to sprzedać, a nie musieli tak długo czekać. Więc dzisiaj postaram się na to zarobić i ogólnie ogarnąć całą infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania tego. I mi się przyczepa zbagowała w ziemi. Super, weźcie ogarnij przyczepo. Dobra, może po prostu przestanę używać tej super siły. Bo to trochę mało realistyczne. Będę się starał jej jak najmniej używać, ale nie mogę się oprzeć, szczerze mówiąc. Już się robi w miarę jasno, więc jak najszybciej lećmy już zaczynać ścinać drzewa. Bo nie mamy zbytnio dzisiaj czasu, nie wiem czy uda nam się zarobić dostatecznie dużo pieniędzy. Gasimy silnik, gasimy światło, żeby nam się akumulator nie zdechł i... Które drzewo by tu wyciąć? Te drzewo jest w miarę blisko no, mojego kasztaczka, więc wezmę i je zetnę szybciutko. Drzewo oficjalnie spadło, trzeba mu pomóc, żeby jeszcze do końca spadło. Pięknie. I weźmy go bardzo realistycznie, przenieśmy bliżej kasztanka. Ta seria jest bardzo realistyczna, ja nie wiem o co wam chodzi. No. I teraz trzeba to pociąć i załadować jak najwięcej, ile się da. Tutaj wezmę każdy kawałek, załaduję, żeby nie było śmietnika. Później wszędzie się walają takie malutkie patyczki i to mnie tu wkurza, więc postanowiłem ładować teraz wszystko. No wiecie co, chyba jednak trzeba to przeciąć trochę. Jednak przyczepa nie jest tak duża jak myślałem, to jest jednak taka uboga trochę przyczepka. Tutaj, choć w sumie może na początku wezmę i walnę te najmniejsze patyczki, bo wtedy się to wszystko lepiej ułoży. Wierzcie mi, jestem profesjonalnym ładowaczem, załadowaczem, nie wiem. Trochę to nie jest najlepszy sposób załadowania, ale mniejsza. Teraz L. Wszystko się załadowało pięknie, przesudownie. Dobra, jeszcze chyba mogę z jedno jakieś drzewo ściąć szybko, bo tutaj mam jeszcze mój bagażnik dachowy w kaszlaku, który mogę zająć. Teraz to, tutaj na ten malutki daszek, malutki bagażnik dachowy trzeba to dać. Trochę duże te bele, nie wiem czy się wszystkie zmieszczą. No muszą się zmieścić. O! O! Jest, dobra, teraz szybko. Doładujmy trzecią belę. I może się wszystko nie wywali. Ale ten kasztak jest przeładowany. Uj, jak to ruszy, to będzie cud. No i dobra. Inny plan, ta jest trochę mniejsza, może tutaj ta wejdzie. Ta przyczepa się baguje i tak majta nas wszystkie strony i to mi psuje wszystkie plany. Szybko, no nie, nie przestań spadać. Szybko, zanim to znowu spadnie. No nie, wiecie co? Nie mam siły. Odpinam ten złom. Jest! Teraz szybko podłączamy. Zapalamy silnik. Modlimy się, żeby to pojechało. To jest bardzo profesjonalne załadowanie. To wszystko wygląda bardzo realistycznie. Ojeju. Zresztą ta przyczepa coś chyba zwariowała, bo się majta tak porządnie, że... Dobra, wytrzyma, musi wytrzymać. Dobra. Najwyższy bieg, jedziemy. Aha, jedna tam drzewko chce wypaść. Ale takie drzewko może wypaść. Najwyżej ją kiedyś je zabiorę z sobą. O nie! Się troszeczkę rozwaliłem, dobra. To może chyba przez to drewienko się wszystko tam baguje, bo to się nie zatrzymało. Weź się tam wciśnij z powrotem. Potrzebujemy chyba jakąś przyczepę bardziej przystosowaną do przewożenia drewna, bo ta sobie ewidentnie nie daje rady. Chyba będzie coś, trzeba będzie pomyśleć, żeby kupić coś takiego. Weź się tam wciskaj. Jedź, ale tu się wszystko majta na boki. Chyba już trochę rzeczy z dołu wypadło, ale mniejsze, to takie malutkie to mogą wypadać, to tam. I tak za nie zbyt dużo byśmy nie dostali. Dobra, dojechaliśmy oficjalnie, hamuj i powolutku. I trzeba szybko sprzedać drewno, zanim to się wszystko wywali. 18 000, ale dużo za to drewno dostałem. Opłacało się długo męczyć. Póki tu jestem, to... Chciałbym zobaczyć, czy nie ma czegoś fajnego na zniżce. To by mi się przydało. Tu są zniżki i... Cały czas jest ten Fiat i chyba jest jeszcze to samo co wczoraj. No nic, to jeszcze później sprawdzę, czy coś się zmieniło. No nic z tego mnie jest jakoś szczególnie potrzebne, dobra. Co ja bym chciał? Ja bym chciał przede wszystkim jakiś zbiornik wody. Jest tu jakiś taki w miarę tani na mój budżet. Te z modów jest jakieś ryzyko, że nie będą działać, ale chyba zaryzykuję i wezmę jakąś tanią z modów. Tą najtańszą, Watermilk, nie wiem czy chcę. Wezmę sobie takie coś. 2000 może przewozić wodę, może przewozić tylko wodę. Dobra. Najwyżej ją sprzedamy w ramach. Nie, wygląda dobrze. Myślę, że taką sobie kupimy. Czy ja chcę to przemalowywać? Zrobię ją zieloną w sumie, czemu nie? Będzie ta wojskowa beczka z wodą. Skupię, bo przypomnę, że ta beczka wody mi jest potrzebna, żeby dostarczyć wodę do właśnie tych szklarni. Bo szklarnia działa na takiej zasadzie, że... Dobra, później wrócę po tą beczkę. Dajesz jej wodę i ona ci daje produkt. Pojedźmy szybko odstawić przyczepę i wrócę tutaj szybciutko po... Właśnie tą beczkę z wodą. Więc na razie tutaj odłożę i lecimy szybko po tą beczkę z wodą. Za chwilę sprawdzimy, czy w ogóle działa. O, już mam tutaj, już tutaj postawiłem źródło wody, bo jak już mówiłem, to takie jezioro, z tego jeziora nie można brać wody. Więc będziemy musieli płacić za wodę. Właśnie, bo właśnie zapłaciłem przedtem te odsetki. Właśnie od tej mojej wielkiej pożyczki, bo jestem zadłużony o 1 000 000 i... Ile one wynosiły te odsetki? Gdzie tu? Odsetki od pożyczki, 3379, dobra. Więc musimy mieć tak 4000 pod koniec każdego dnia. Znaczy oczywiście póki nie spłacimy trochę tej pożyczki. Jedźmy, jest piękny mój nowy zakup. To powinna wystarczyć. Trzeba będzie jak najszybciej kupić nową, bo jak do jednej tej właśnie szklarni wystarczy, ledwo co wystarczy jeszcze ta ten zbiornik z wodą, to ja do obsługi dwóch to będzie masakra używać takiej malutkiej właśnie, no, cysterni, małej cysterny, nie wiem jak to nazwać, zapominam już słów. Trzeba będzie jak najszybciej kupić coś lepszego, ale myślę, że te szklanie dostanę wystarczająco dużo, żeby to jeszcze ulepszyć. Też chcę jak najszybciej zacząć coś uprawiać, ale to jeszcze jest, ten koncept jeszcze jest odległy na razie, bo w ogóle nie mam bo nie mam sprzętu. A więc szybko zobaczmy, czy idzie tą beczkę napełnić. Nie będę zbyt bardzo napełniał jej. Dobra, jest, napełnia się. O, jeszcze sprzedam jedną partię właśnie tego drzewa, a po tym postawię już szklarnię. Bo już teoretycznie mogę, ale jeszcze trzeba ją napełnić wodą, a to będzie trochę kosztować. Te najmniejsze patyczki za w sumie mogę dać na ten bagażniczek dachowy. Te większe dam na przyczepę. Dobra, jeszcze parę większych tu wejdzie, więc jeszcze zetnę jakieś drzewo szybko. Jest tu jakieś takie? Tutaj wystarczymy sarny, nie ma. Moje drzewa mi tu będą przy drzewach moich stać. Jak tak można? Ja tutaj prowadzę nielegalną wycinkę lasów, ja mam prawo, ja nie wiem. Dobra, ale ona jest ogromna, ty, nawet tak tego nie widziałem, ale jak teraz mam porównanie, no to ona jest naprawdę gruba. Nie no, za to dostaniemy tyle pieniędzy, nie no, będziemy za chwilę bogaci. To ładowanie jest ciężkie, jak się ma taką malutką przyczepę. Będę musiał chyba za chwilę, wiecie co, za chwilę chyba kupię większą. I może jeszcze kupię jakieś auto, takie bardziej przystosowane do transportu. A kaszlaka będę używał bardziej do, nie wiem, takich lżejszych prac. Głównie będę go używał, żeby nawadniać właśnie te szklarnie, co o nich ciągle gadam. Dobra, wszystko załadowane, jedziemy. Jedzie bez problemu, ja nie wiem. Ten kaszlak ma taką moc. Jest tak przeładowany, a cały czas jedzie. Przecież to ma, nie wiem, przecież to jest jakiś malutki silniczek. To ma 2 cylindry, co to jest? Ja nie wiem jakim cudem. Ale... o boj. Ale stabilność to inna sprawa. Dobra, jestem na miejscu. Trzeba sprzedać to wszystko. Na ostatnim zakręcie się wywaliłem. To ja nie wiem. Za to 20 000 czy 1000, nie no, dostajesz takie potężne pieniądze, jednak przeładowywanie kaszlaka się opłaca. Więc teraz mi się zrealizuje mój plan, odepnę, bo nie wiem, czy nie będę sprzedawał tego. Zobaczmy co będzie, zobaczmy czy opłaca mi się coś innego kupować. Bo tą przyczepę kupiłem głównie dlatego, że była tania przedtem. Zobaczmy, mam jeden pick-up na myśli, to jest to. Nówka sztuka z salonu, piękny pick-up za całe 2378, co to ma za opcję w ogóle? Można mu hubcaps, co to było? No to wiecie, rozumiecie, ja zapominam słów jak zwykle, ale wiecie o co chodzi. To co można mieć z tymi hubcapsami, można mieć połowę. Albo nie można mieć nic. Dobra. Bierzemy z nimi, robimy full opcje. To jest... wszystkie opcje są zaznaczone. To jest full wypas auto. Nie no, to ogólnie piękne cudo techniki. Dobra, kupujemy to. To kosztuje nic, a przyda nam się bardzo. Tysiące. Ta przyczepa, którą pewnie kupię, będzie droższa. O, jest. Ta wygląda dobrze. Ostatnio ściągnąłem właśnie takiego moda, bo mi się spodobał. Self-made trailer. Czyli jest jakaś samoruba, nie wygląda na samorubę, ale niby jest samorubą, no. Tak to wygląda, jest bardzo dużo miejsca, więc myślę, że ją kupię. Kosztuje 13 000 jednak, co jest trochę dużo, ale myślę, że opłaca się, za chwilę to nam się zwróci. Dobra, nie mogę tego wziąć, bo nie będę przemalowywał, bo to za to się płaci. Więc myślę, że na spokojnie taka przyczepa będzie fajna. Kupiłem te dwa wozy, to ta przyczepa już chyba mi nie będzie w sumie potrzebna, bo taka malutka jest to... No myślę, że już nie mam dla niej, na razie nie mam dla niej ten użytku, więc myślę, że ją za chwilę sprzedamy. Nie jest zbytnio używana, więc powinienem... pewnie dostanę za nią jakieś pieniądze. Tu jest ta nowa, ma jakieś zaczepy, myślę, że będzie idealna do wywożenia drewna. Tutaj jest mój nowy pick-up. To jest pick-up, więc ma tutaj miejsce też ładowne, więc fajno. Sprzedajmy tą starą przyczepę. Mówię wam, ten zakup będzie się tak opłacał, za chwilę będziemy tak bogaci przez to. Ja wam mówię. Old Cart Layer, 4000 za to dostaniemy, dobra, więc możemy. Nie jest nam już potrzebna. Odpalmy to cudo. Nie no, pięknie chodzi, słychać, że nówka sztuka. Masakra, jeszcze widać ma ten, no, okno dachowe. Piękne auto, dobra, jeszcze musimy kaszlaka wziąć, ale nie będzie z tym problemu, bo zmieści się na pewno na tą przyczepę, bo na pakę się zmieści? A na pakę też się zmieści w sumie, ale tutaj jest więcej miejsca. Więc tutaj załadujemy kaszlaczka, tak, zmieście. Nie można go zapakować, nie? Dobra, chyba nie spadnie, jedziemy. Zobaczymy, jakie te cudo ma VMAX. Jedziemy, a to nie skręca, masakra. Chyba wspomaganie nie działa, jeśli to w ogóle ma wspomaganie. Nie, to nie ma wspomagania, to wtedy jeszcze nie wynaleźli. Dobra, jaki to ma w ogóle VMAX? Teraz w sumie nie zobaczymy, bo jesteśmy pod obciążeniem. 83 chyba, bo tutaj jest piszę pod licznikiem. Ta, 83, dobra, bo się już nie rozpędza. To 83. Czyli jest o całe 3 km na godzinę szybszy od kaszlaczka. Czekajcie, w sumie już teraz mamy dość pieniędzy, więc kupmy tą szklarnię, bo ona kosztuje chyba z 7000, nie? Ja chciałem tą z kwiatkami. Tak, to jest ta z kwiatkami, tu jest z... To bierzemy tą z kwiatkami, tutaj ją postawimy, o... Tutaj myślę. Obok niej będzie stała ta z grzybami. 8000 będzie kosztować, bo tu będzie jakieś wyrównywanie gruntu pewnie. Stawiam. Dobra, jest. Jak to wygląda? Chyba w dobrym miejscu postawiłem. Mniejsza. Co tu jest? Dostaliśmy jakieś w zestawie jakieś rzeczy. Tu będą właśnie kwiatki. Tu jest właśnie ten magazyn tej szklarni. Mogę to otworzyć? Tak, dobra. To tu jest? Na razie nic nie ma, ale za chwilę uruchomię produkcję. Mam nadzieję, że to nie będzie zużywało zbyt dużo wody. Jaka tu jest pojemność? Nie widzę. Dobra. To zaczynamy ładować wodę, żeby już się zaczęło produkować. Żeby się tego naprodukowało jak najwięcej. Przed tym jak aż to sprzedamy. Zobaczymy, ile to będzie nas kosztować załadowanie do pełna. Uj, pieniądze uciekają z naszego konta. Jeszcze pewnie będę musiał kilka razy jeździć, bo nie wiem, jaką ma pojemność ten zbiornik przy tej szklarni. Za chwilę zobaczymy. Dobra, i wyładowywujemy. Dobra, chyba jeszcze będziemy musieli 3 razy tutaj tak podjechać. Właśnie dlatego mówię, że potrzebujemy jakiejś większej butli z wodą na kołach. Będziemy teraz musieli tak jeździć w kółko. Jeśli będziemy musieli jeszcze później to przed nocą uzupełnić, jeśli jeszcze nie wcześniej, bo tutaj woda się chyba szybko tutaj zużywa. Produkcja ruszyła, wezmę już produkcję, uruchomię. Uruchomiłem. Jest, nic mi się tu nie wyłączyło, dobra. Jest, woda ucieka. Kwiatki się produkują, jest, są kwiatki, a to ładnie wygląda. Jednak kwiatki ładnie wyglądają od grzybów. Ale grzyby też za chwilę postawimy. Ale to może, nie wiem czy w tym filmie, czy w następnym. No może zanim zainwestuję w drugą szklarnię, to jeszcze pozbieram na jakąś porządną... jak to się nazywa? Beczka z wodą, tak. Postawimy kaszlaka, schowamy go dopiero później w mojej shopie. Tego auta, że nie będę nigdzie chował pod jakiś dach, bo... Domyślcie się czemu. Dobra, zobaczmy ile to auto zniesie. Auto mam dość dużą przyczepę, zobaczymy jak mogę to auto przeładować. Dobra, i to chyba całe drewno, teraz trzeba to wszystko załadować. To będzie męczarnia, ale za to będzie dużo za to pieniędzy, będziemy tak bogaci. Nie no, ta przyczepa jest bardzo pojemna, nie no. Przyjemnie się aż ładuje. Na wszystko jest miejsce, nic nie spada. O, to ma ten? A, to ma krótkie i długie światła? A, dobra. Znaczy tryby świecenia ogólnie. Bo każdy tak tylko mógł mieć włączone albo wyłączone. A to ma wyłączone, włączone i długie. Czy coś takiego, nie wiem. Wiecie o co mi chodzi. No, bez problemu. Jeszcze to auto w ogóle jeszcze nie jest zbytnio przeładowane, bo rozpędza się bez problemu. Nie, dobra. Jeszcze z ładunkiem to jedzie szybciej, lepiej od kaszlaka, więc nie, ten zakup... Ja już to będę powtarzał do końca, ten zakup był dobry, nie mam żadnych wątpliwości. Polecam, ledwo działające pick-upy kupujcie, to jest bardzo dobry biznes. 24 000, pięknie. Zobaczmy za ile jest jakaś sensowny właśnie cysterna z wodą, jak to się nazywało? Jak to się profesjonalnie nazywało? To są ogólnie zbiorniki tutaj nazwane, dobra. Więc jest tutaj coś, co ma dobrą pojemność i nie jest za drogie. To jest o 1000 litrów więcej, ale to nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc. Ja bym chciał coś takiego już bardziej dużo. Taka za 44 000 by była dobra. Ta jest trochę tańsza, to też taka Abi też mogłaby być. Ta by była najlepsza, ale ta też mogłaby być. Nie wiem, czy ja jeszcze chcę to jeszcze dzisiaj kupować. To by była bardzo fajne, jakbym na nią dozbierał. Wiecie co? Może weźmy jeszcze, zróbmy jedną rundkę z drewnem, może jeszcze zdążymy szybko. I może jeszcze dzisiaj uda nam się kupić ten właśnie, zbiornik na wodę. Jakbyśmy my go mieli, to byśmy naprawdę mogli szybko wszystko ponapełniać i byśmy mieli więcej czasu, więc... Czekajcie, bo trzeba szybko sprawdzić jak tam produkcja, czy nie zużyło, ile wody już zostało zużyte. O dobra, kwiatki się produkują już, są. Za chwilę je tam przełożymy do magazynu. Jak tam woda? Jest jeszcze dużo wody, to jeszcze przed nocą dołożę. Te grzyby więcej zużywają wody, więc z tym będzie problem. Więc dobrze, że wybrałem kwiatki. Chcę właśnie pójść w dwie różne szklarnie, żebyśmy mogli częściej sprzedawać to wszystko. Będziemy ogólnie w różnych porach to sprzedawać. Będzie i ciekawiej, i będzie więcej pieniędzy z Zmniejszy to ryzyko, że splajtuje ogólnie. Dobra, szczerze mówiąc nic nie widzę, więc... Dobra, to nie będziemy się męczyć, tutaj to zapakuję. Trzeba, za chwilę dokupię te lampy, bo nic już nie widać. Ale ciemno jest i tu nic w ogóle nie widać. Ja to już mówiłem, ale noce w tej grze są naprawdę ciemne. Sprzedajmy to i dostaliśmy 10 tysięcy, dobra. I zobaczmy na ten nowy zbiornik wody. Zniżka jakaś? Nie, cały czas ten sam złom, to nie. Czekaj, myślę. Chyba kupię tą lekko mniejszą. Ta by nam dała 3 razy więcej pojemności niż ta stara za 8000. Bo ta droższa niby jest trochę większa, ale nie wiem czy mi się aż taką dużą opłaca kupować. Też kaszlak może nie być za duża dla kaszlaka też. Więc myślę, że taka wystarczy. Jest trochę mniejsza. Taka od Abi może być. Dobra, to myślę, że kupujemy bez problemu. A tą starą, bardzo chwilową sprzedajemy. Coś takiego. No bardzo, no, według mnie jest wystarczająca. Bardzo, bardzo. Raczej na przyczepę nie będzie, więc nie wejdzie, więc trzeba będzie się tutaj wrócić po nią. Jedźmy odstawić to na razie. Chyba że kaszlakiem pod to podjadę. Czemu nie? Dobra. Więc tutaj myślę przyparkuję. Wyłączę, zgaszę światła, już raczej nie będę tego dzisiaj używać. Jest kaszlak. Już zbiornika na wodę nie ma, to raczej tu, ile tutaj ma wody? Ma jeszcze wody, dobra. Możemy przy okazji też podtankować kaszlaka, jak i tak tam jedziemy. Nie jest jeszcze jakoś specjalnie pusty, ale... No zawsze lepiej, zawsze lepiej. Nie będę musiał później jeździć. Zresztą tam szybko podjedźmy, to i tak będą grosze. 53 dolce. Bardzo duża suma, polecam. Wsteczny i ładujemy. Jak kaszlak da radę? Da radę. Troszeczkę dziwnie kaszlak wygląda z taką dużą cysterną wody. Znaczy jeszcze bez wody. Zobaczymy jak sobie kaszlak poradzi, jak załaduje całą tą przyczepę wodą. Ojeju, 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 trochę się zaczyna mańtać przyczepa. Załadujmy to. Ładuj, teraz będzie się trochę ładować. Stracimy dużo pieniędzy. Pójdź, ale wystarczy, jak 3000 płacimy co jakiś czas to tam. Może zainwestuję też w jakiś generator, będę miał wtedy no przypływ pasywny. Bo ja taki przykładowy generator kosztuje, mam jakieś z moda bodajże takie. Generatory to tak. Tutaj najtańszy z normalnej gry to jest za 36 tysięcy. A z moda najtańszy to jest za 11, więc... Dobra, kupię sobie pewnie kiedyś. 2800 Wojl zapłaciłem za wodę. Ale tak szybko jej nie zużyjemy. To przynajmniej tyle. A zżera wodę? Dobra. Zostawmy tutaj przyczepę. I odstawmy już kaszlaczka na swoje miejsce. Już wiem czemu wczoraj mi się to nie otwierało. Bo jak te drzwi są otwarte, to nie można tej strony, no, otworzyć. Dlatego, w ostatnim filmie miałem problemy dlatego. Cofaj, cofaj, cofaj. I pięknie. I teraz... To zostawię, to tam i tak mniejsza. Ale wezmę, załaduję nasze kwiatki. Może nie umrą w ciemności, mniej, ale mniej. Niższe. Produkt to produkt. Trzeba trzymać, żeby nikt mi tu tego nie ukradł. A to będę tutaj magazynował. Czekajcie, chyba że, dlatego że to są kwiatki, to wiem co z nimi zrobię. Użyję ich jako takiego fajnego, no, będę ozdabiał nimi sobie domek. Tutaj, to zrobię sobie taką jakby, taką doniczkę na kwiatki. I jak ładnie. Dobra, jeszcze ostatnie co chciałem dzisiaj zrobić, to jak teraz jest noc, to jest idealna okazja, żeby jeszcze szybko wziąć i coś pomyśleć na oświetleniu. Będę bardziej używał tych najtańszych lamp, bo są najbardziej realistyczne. Bo teoretycznie mógłbym taką dużą walnąć lampę i oświetlić wszystko, ale już bez przesady. To troszeczkę nie wygląda dobrze. Poużywajmy na razie takich mniejszych. Więc walnijmy jakąś tutaj. Stać mnie na tutaj jeszcze mnie stać. Tu mnie stać. Jeszcze dalej nie będę przesadzał, żeby za dużo pieniędzy nie wydać na latarnię. Tu jeszcze dam. Jakbym jeszcze coś po nocy pracował, to tutaj dam taką lampę. Tutaj gdzie zazwyczaj stoję. Będę miał trochę więcej światła. No jak teraz ładnie wszystko oświetlone, widać coś więcej. Dobra. Więc to na dzisiaj tyle, bo mi się już noc powoli kończy. Więc już kończę, no. Dużo dzisiaj dużo zrobiliśmy. Są postępy i ogólnie tyle. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i... no co, no... do następnego. Elu.